Okej, witajcie, witajcie serdecznie. Halleluja, cudownie was widzieć. Uśmiechnijcie się do mnie. Halleluja. Ja bardzo się cieszyłem, że dzisiaj będę tutaj. Ja cały tydzień przeżywałem trochę jak Stonka opryski. Ja przepraszam za mój język czasami. Ja jestem, żyję mocno w łasce i czasami mój język jest nie bardzo kościelny, nie bardzo religijny. Ten, kto był na obozie, mógł to zauważyć już. Ale będę starał się mało dygresji robić w tym kierunku, tym bardziej, że temat, który dzisiaj wybrałem, jest taki może nie zawsze najłatwiejszy. Natomiast jeszcze wcześniej cieszę się z Pana Jezusa każdego dnia. Tak naprawdę każdy dzień rozpoczęty z Nim jest inny. Wygląda inaczej. Mała rzecz, a robi różnicę. Najmilsza chwila poranka, nie chodzi o kawę, chwila z Jezusem. Myśl, słowo, taka higiena życia. Niektórzy mówią, ok, zawsze jestem z Nim, zawsze On jest we mnie, jeśli rozumiemy, kim jest Jezus, kim w Nim jesteśmy, że nic sami z siebie dodać nie możemy, bo On wszystko już zrobił. Kiedyś zapytałem, to mu chyba powiedziałem na obozie, za co Ciebie kocha Jezus? Za nic. Nic nie jesteś w stanie zrobić, żeby Cię bardziej pokochał lub nie pokochał. A z drugiej strony to jest, nie musisz się starać. Nie znaczy, że masz językiem młodzieżowym mówić, olewać Jezusa, ale jak poznajemy Jego miłość, poznajemy tą prawdę, że On pierwszy nas ukochał, zanim w ogóle się narodziliśmy, jak grzesznikami byliśmy. Do ludzi nie trafiasz, grzesznik, to wszyscy wiecie dzisiaj w świecie. Natomiast, że On pierwszy zdecydował się kochać pomimo tego, co Ty myślisz i robisz. I nic Tobie do tego, że się zdecydował kochać Ciebie. Bo tak postanowił swojej wielkiej miłości. Moment, w którym przypominamy sobie codziennie naszej duszy, temu, co przychodzi przez nas umysł. Wiecie, wymiana myśli. Tutaj jest książkę, macie Wojna umysł, Joyce Meyer. Bitwa umysł. Kiedy przypominamy samym sobie, kim jest On, kim my w Nim jesteśmy, jak On na nas patrzy, to ustawia zupełnie inaczej nasz cały dzień, ja myślę, że to się tak w nas nabudowuje. Zresztą tak widzę w swoim życiu. Kiedy trochę zawalę w życiu, w tygodniu, wiecie, pośpiech i tak dalej. Tak jak powiedziałem wczoraj, wieczór uwielbienia był mi bardziej, może potrzebny niż wielu z was. Wielu z wam. Bo żeby zatrzymać się, znaleźć miejsce, moment, żeby się na niego wystawić. Poddać się, żeby on mógł wpływać na mnie. Żeby on mógł, chyba mi się trochę słowo zmienia, żeby on mógł mnie zmieniać. Żebym ja mógł się otworzyć, mogła otworzyć, powiedzieć, Jezu, jestem. Zmieniaj mnie, dotykaj mnie. Mamy w głowach pełno koncepcji z różnych miejsc. Każdy pochodzi z innego środowiska, z innych doświadczenia, mniej lub bardziej religijne, mniej lub bardziej nieboże. Mamy wiele koncepcji na temat, jacy to mamy być dla Niego. Jak mamy się starać, żeby On na nas spojrzał inaczej. A koncepcja jest dokładnie odwrotna. Ja często mówię, że to jest tak proste, że tak trudno w to uwierzyć. Że to my się poddajemy zmianie. Tak jak teraz mi przychodzi taka myśl, jak ktoś wie, co to jest tokarka, tam do drewna, do metalu, może paru nawet pracowało i zostało, tak nie? Jak jest kawałek drewna, który jest wkładany na ten most, na uchwyty tokarki i tokarz ma dzisiaj, to są CNC, maszyny, komputer, wszystkim kiedyś zdolni ludzie tym kierowali, teraz komputery. I on wie, jaki ma być tego kształt i on ten kształt robi. I to nie zawsze jest to w jednym posunięciu, przejechaniu noża. W zależności od obrotów, ja nie mądrze się, ale to mój tata kiedyś pracował w zakładach, w PGR-ze, na warsztatach, więc tam chodziłem, oglądałem. Zazwyczaj kradłem saletrę, ale do strzelania.
Ale to może nie takie Boże. Natomiast kiedy nakładany jest ten element, który ma być toczony, obtaczany do jakiegoś kształtu, wymiaru, on nie wygląda tak, jak ma wyglądać. I to, ja tak myślę, to też przyszedł mi teraz ten obraz, że my, kiedy my zrozumiemy, że jesteśmy tym elementem, który jest toczony przez Boga, to nie my się wytaczamy, nie wiem, jak to się mówi poprawnie, do kształtu, którym mamy być, na ten obraz i podobieństwo Jezusa. Dobroć Boża prowadzi nas do upamiętania, tam jest słowo metanoia, do przemiany. Rozpoznawanie Bożej dobroci, ono nas zmienia. Słuchajcie, to jest to, co teraz mówię, to zmienia w ogóle zasady gry. Po angielsku mówi się game changer, brzydko mówiąc, ale to zmienia zasady gry. Jeśli sobie uświadomimy, że kochający tokarz, będę szedł dalej w tym porównaniu, zakłada nas na ten nóż, na to uchwyt i mówi, mam wzór. Nie, to nie Leszek, nie chodzi o mnie. Mam wzór, Jezus. I teraz ty, będę, bądź ze mną, przychodź na toczenie. 8 godzin dziennie toczenia, w cudzysłowie. Ale bądź, dawaj się wytaczać, bo ja chcę cię przemienić na ten obraz i podobieństwo. I to nie będzie za pierwszym zdjęciem noża. Czasami może nóż się na jakimś tam sęku zatrzyma, może nóż trochę oberwie, ale on jest mocniejszy. Po kilku powrotach tam przeryje. Tylko dalej musimy być na tym, w tym miejscu wtoczenia. Na tym siodełku, nie wiem, czy to się tak nazywa. Wrzeciono. Super. I to jest zmienia. Jeśli pomyślimy sobie, że to my mamy, naszym głównym zadaniem jest dać się kształtować, formować Jezusowi. Wiecie, z chwały, z wiary w wiarę, w mocy w moc, to hasła znamy, to jest długo w Kościele. Tylko pytanie jest jak? Czy chcemy dołożyć coś do tego? Być coraz bardziej duchowi, czasem dziwni przez to? Być, sami próbować się zebrać i wiecie, trochę oszlifować z tej strony, może o futrynę drzwi gdzieś tam będę. Lepiej tu, lepiej. A Jezus mówi, nie tak to zaplanowałem. Bóg mówi, nie tak to zaplanowałem. Po prostu wskakuj na to wrzeciono. Ja włączam maszynę i zdejmuję tyle. Nie tak, żeby bolało bardzo. Nie za głęboko od razu. Powoli. Każdy z nas ma swój czas i swoje tempo. I okropną rzeczą w życiu chrześcijan, nas, moim, było jest oszukiwanie się, że mam być taki jak ktoś inny na świecie. I w takim tempie jak on. Albo w taki sposób jak on. Moment, w którym patrzysz na siebie, mijasz celu. Moment, w którym patrzysz na niego, jesteś we właściwym, najbezpieczniejszym miejscu. Okropną rzeczą jest porównywanie się. Z kimś ta siostra tak się wspaniale modli. Ona zawsze płacze na modlitwie. Boże, jaka ona duchowa jest. A ja? Wiecie, i to słowo a ja, to już jest, przepraszam, użyję tego słowa kanam. To już jest chamskie kłamstwo diabła z piekła rodem. W moment, w którym patrzymy na siebie, mijamy celu. A Bóg mówi, ja cię będę wytaczał. W twoim tempie. Oczywiście myślę, że jest pewne przełożenie, ile razy wskakujemy na to wrzeciono, tyle szybciej się będziemy zmieniani przez Boga, ale to nie my się zmieniamy. Nie wiem, czy ktoś to wie, czy odkrywa dzisiaj pierwszy raz. Ja gdy odkryłem to w swoim życiu, że to nie ja się zmieniam, wiecie, co się stało? Wyluzowałem. A moja miłość do Boga wzrosła. Moja niepewność Boga, jego reakcji, niepewność Boga, to jest dobre słowo. Ktoś miał szefa, który nie wiedział, jak zareaguje, bo to zależało od dnia. Bóg taki nie jest. Nie? Jest, nie ma go, przyszedł już? W jakim humorze? O, to się nie pokazuje. I idę w trasę, dzisiaj idę w miasto. Bóg taki nie jest. Wszystkie kłamstwa w naszej głowie zasadzone przez religię, przez ludzi, którzy chcieli nami manipulować. Mówią, nie bądź pewny, nie bądź pewna, bo to jest
to jest, no jesteś pyszny. Nie bądź pewny. Jak możemy nie być pewni najpewniejszej rzeczy na świecie? No to jest nielogiczne, nie? Nie bądź pewny. A Bóg mówi, bądź pewny mnie, jaki jestem, że ja się nie zmieniam. Znamy hasła. Nigdy nie opuści, nigdy nie porzuci, kocha nas, się nie zmienia. I czasem co z tego? Mamy to tu. Ale czy mamy to tu? Czy mamy to tu? Że zawsze o każdym czasie wiemy, jaki On jest. I czego się możemy z Jego strony spodziewać. Niezależnie jak tam będziemy się opierali. Niezależnie co zrobimy. Czujecie? Obraz Boga. I to jest miejsce, moment, w którym możemy, ufając Jemu, powiedzieć, rezygnuję ze swoich ambicji, ze swego... Ile razy próbowaliśmy się sami ogarnąć, zbierać, poprawić, naprawić. Nie? Bo ja muszę się ogarnąć, ja to często słyszę, mnie denerwuje. Ale kiedy widzimy obraz Ojca, który... Ktoś oglądał Bridget Jones? Przyznajcie się, panowie. A trójkę? No, trójki nie. Kochamy Cię taką, jaką jesteś. Jest takie słowo tam, ma taką grupę znajomych. Ma takie niebiblijne przykłady stosuje, kurczę. Ma taką grupę znajomych i oni tam jej mówią, kochamy Cię, jaką jesteś. Co w niej to robiło? Że ona czuła się pewniejsza i działała, przychodzi do ciebie. Bóg mówi, kocham Cię, jakim jesteś. Niezależnie od tego, jaki jesteś. I to odkrycie, w którym Bóg, wiemy, co się po Nim spodziewać, ale tak naprawdę, naprawdę powoduje w nas to, że mówimy, Boże, ten świat jest, nie chce tego. Chce stawać się niewolnikiem miłości Twojej. Paweł mówi o tym, że jest niewolnikiem miłości. I wszystko, i też znamy te słowa, on to wszystko traktuje jak gnój, łajno i tam wszyscy lubią się jeszcze w najbardziej pikantnych tłumaczeniach tego słowa wyprzedzać. Ale tak głębokie przeświadczenie w nas, że On się nie zmienia i nie ma nic do nas, może powodować, że możemy w zaufaniu przychodzić do Niego i powiedzieć, tak, Panie, obtaczaj mnie, wytaczaj mnie, zmieniaj mnie. Chcę się zmieniać. I ja nie wiem, jak to jest u Was, natomiast w moim życiu jest tak, że to wcale nie jest bolesne. Bywa różnie, na pewno. Ale często słyszymy znowu takie, ja lubię, wiecie, ja lubię odkłamywać pewne takie mity, że to będzie Bóg mnie łamał, zginał. Słyszymy, że w książkach paru czytamy takie fajne przykłady czasami, że to Bóg to zrobił, zmusił mnie do czegoś. I co to w nas powoduje? Albo może powodować? Ja nie mówię, że to nie były przykłady i to nie była prawda. A może podać co? Opór. Podświadomy opór. Nie wiem, czy mnie stać na to. A co będzie po? I co się w nas budzi? Niepewność i niewiara, czyli brak zaufania. Czyli żebyśmy potrzebujemy zawsze wiedzieć, jakim On jest. On wie lepiej, czego nam potrzeba, zanim o tym pomyślimy. Więc, kurczę, czym się, jeśli połączymy to z tym, że On zawsze chce dla nas dobrze, to możemy przyjąć założenie, że jeśli się poddamy, to wynik będzie dobry. I wrócę do tego wystawiania się na Boga. Więc co nas zmienia? Co nas toczy? Jakimi metodami Bóg nas wytacza? Obtacza? Znacie werset o tym, że On nie daje nam więcej, niż jesteśmy w stanie unieść. Znowu to też brzmi dramatycznie. Czasami ja sobie zawsze wyobrażałem, że to już będzie taki hardcore, że 40 km maratonu to jest pikuś przy tym, ale finalnie może przeżyję. Jakimi metodami On nas uczy? On nam mówi, bądź ze mną. Bądź w moim słowie. Uwielbiaj mnie. Przepraszam za to słowo jeszcze raz. Wystawiaj się na mnie. Ja kiedyś powiedziałem w jednym słowie, daj się Bogu kochać. Pozwól się Bogu kochać. Odkryj Bożą miłość do Ciebie. No tak, ale ja muszę zrobić to i to i jeszcze... Nie. Pozwól Bogu się kochać. Odkryj Bożą miłość do Ciebie. Bo za tym idzie, za odkrywaniem codziennie Bożej miłości do Ciebie,
za przypominaniem swojej duszy, bo cały świat nie będzie ci przypominał, że cię Bóg kocha. To tylko Jackowi przypomina cały świat. Świat mnie pokochał, Bóg mnie pokochał, świat zawirował. Tak? Nie. Cały świat nie będzie ci przypominał, że Bóg cię kocha. Przypominaj swojej duszy sobie, kim jesteś i jaki On jest. Będziesz chętnie przychodził do Niego i powiedział: Boże, zmienia mnie. A tak naprawdę ta zmiana będzie się toczyła poza Tobą w dużej części. Czy ktoś zauważył po swoim nawróceniu, kiedy zaczął chodzić z Bogiem, zaczął zachwycony był tam. To kłamstwo jest oczywiście, ta pierwsza miłość. Że nagle odpadały od niego rzeczy. Ja przestałem przeklinać. Ja nie wiem, zawsze byłem grzecznym grzesznikiem. Miły chłopak z dobrego domu. Ministrant. To nie wiem, czy miły, no ale ministrant. Trochę wygląda. Tak, klerykalny typu rolę, tak. Ale zostawiany za przykład. Grzeczny grzesznik, nie? Ale na studia, jak pojechałem, to nas czterech młodych, gniewnych, mieliśmy taką fazę, żeśmy tak przeklinali, że po prostu chyba chodziło o to, który kogo przebije w odpowiedniej serii. Odpowiednio ukwieconej i z emfazą. I może to nie jest nic wielkiego dla nikogo. Ktoś mówi, a tam takie gadasz, takie małe rzeczy. Ktoś z narkotyków wyszedł, nie? Ktoś tam. Ale jak poznawałem Bożą miłość, poznawałem radość, to pierwsze, wiecie, chcecie chodzić nad ziemią. Jak poznajecie na sąd, to wszystko odpadło. W ogóle nic nie musisz. I tak jest z Bogiem. I to nie znaczy, wiecie, jest kłamstwo pierwszej miłości. Na pewno wam to mówił Jacek czy Leszek. To nie chodzi o to, że coś wymyślam, ale jest kłamstwo pierwszej miłości. I kłamstwo tego rozwoju, że na początku tak, a potem już trudniej. Bo dopiero będziemy tacy jak on, jak będziemy z nim. Natomiast jest fajna droga przed nami. I ona cały czas odbywa się tak samo. Pozwalaj Bogu się zmieniać. Pozwalaj, jak mogę się pozwalać zmieniać? Przebywam z Nim. Uwielbiam Go. Rozważam Jego Słowo. Na pewno to znacie. A jakbyśmy tak sobie z ręką na sercu powiedzieli, na co jest w naszym życiu największa przeciwność? Na to. I teraz powiem bardzo wprost i bezpośrednio, a nie ma innej metody, żebyśmy byli przemieniani, żebyśmy się zmieniali, żebyśmy wzrastali. I wy jesteście najlepszym. Ja naprawdę bardzo się karmię kazaniami z waszego kościoła i tym, co wiem o was i znam was w jakiejś części, że słowo jest przede wszystkim stawiane na pierwszym miejscu. Ale jest ważna ta rzecz, to mi mocno przyszło, że to nie my mamy za zadanie się zmieniać. W tym przypadku nie bierz swego życia w swoje ręce. Najlepiej. Bo będziemy zawsze patrzeć na siebie, będziemy się porównywać z innymi. I wyluzuj, zaufaj Panu, że On to zrobi. Ale pewne rzeczy, praca domowa potrzebuje być odrobiona. Pewne rzeczy rób. Utwierdzaj w swoim życiu. Stwarzaj nawyki. To tak jak powiedziałem, rano. Co jest Twoją pierwszą myślą? Halleluja, Jezu, dziękuję Ci, że jesteś. Że Twoja łaska jest dzisiaj na mną, ze mną. Że to nie ja muszę. Że to Ty pierwszy mnie ukochałeś. Małe rzeczy. Oj, takie infantylne chrześcijaństwo. To dla dzieci, do szkółki dziecięcej, nie? Jezus zawsze w łodzi ze mną jest i tak dalej. Nie. To jest narzędziownik. Właśnie, przed toczeniem. Trzeba wszystkie narzędzia policzyć i wziąć, stanąć. Narzędziownik chrześcijanina. Ja nie wiem, dlaczego to mówię. Nie wiem. Ale jest okej, co mówię? Super, dzięki. Małe rzeczy. Daj się Bogu zmieniać i On nas zmienia. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Skąd masz wiarę? Sam się napnę. Nie. Zmieniaj rzeczywistość swojego życia. Patrz na rzeczy, które są Boże. Patrz na Słowo. Niech to będzie w Tobie. Na tej podstawie pojawia się wiara. On jest... Mamy miłość rozlaną w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Jak mogę kochać innych? Napnę się i kocham. No okej, okay, no. Lepiej tak niż może w ogóle, nie wiem, ale tak naprawdę to On nas zmienia z środka. I nie będziemy wszyscy tacy sami, wiecie? Nie będziemy tacy sami. Te wzory, które mamy w swoich głowach, w swoich wyobrażeniach, tą perspektywę, tą percepcję chrześcijanina, dobrego, złego, odpowiedniego, nieodpowiedniego, jeszcze często się diabeł do tego przyczepi i powie, o tym nieodpowiednim więcej jeszcze powie,
A tych odpowiednich wywali na strasznie wysoko, na jakiś piedestał, którego my jedynie nie możemy sięgnąć. One nas oszukują. Bo każdy z was, każdy z nas jest inny. Do każdego z nas Bóg ma swoją drogę i swoje tempo. I naprawdę nie umiem wystarczająco myślę tego powiedzieć, żebyśmy w takim pozytywnym sensie wyluzowali w tym. Po prostu poddali się w ręce Ojca, zaufali Jemu. Zabezpieczali się przed ognistymi pociskami, byli w Słowie. Ja w tym tygodniu zauważyłem, byli w Słowie, byli w napełnianiu się Nim, przez uwielbienie, przez prywatną. Witamina Bożego, jak to? Witamina Bożego Słowa? Codzienna. Higiena życia, która zmienia nas bardziej niż ultrasłużba, kiedy nie wiem, kim jestem. Kiedy jestem niepewny Boga. A często służymy dlatego, że jesteśmy niepewni Boga. Żeby się Jemu, co? Przypodobać. Bo mamy obraz, że jesteśmy niepewni Boga. Możesz leżeć wentylkiem do góry, przepraszam za kolokwia. Poznawaj najpierw Jego i kim jesteś w Nim. A co będziesz miał robić, to przyjdzie z Niego. Ale wtedy, kiedy najlepiej, jak jesteś gotowy do tego, żeby nie było Ciebie, też fajne słowo, nie? Mniej więcej Ciebie. Często bardzo w pokorze źle pojmowane i robione. Bóg sam przemienia nasze serca, kiedy my dajemy się przemieniać poprzez wystawianie się na Jego obecność, na Jego Słowo. I chyba ja to będę do końca życia mówił, jak to powiedziałem komuś ostatnio, nawet z grobu chyba jeszcze tam z trumny krzyknę, że poznawaj Jego. Ja teraz mam taki, bardzo Bóg mnie do tego pobudza, żeby stworzyć wręcz warunki. Dlaczego też wieczory zanurzenia są, to trzeba, ja o tym mówiłem, są takim też elementem. Myślę, no, jestem przekonany o tym, że Bóg mi o tym powiedział i robię to, stwarzania nam, chrześcijanom, osobom szukającym Boga. Bo chrześcijanin to może źle, wiecie, szuka, bo może być nominalnie chrześcijanin, czy w ogóle mi zależy na szukaniu Boga. Ale chciałbym stwarzać, mam taką misję stwarzania osobom szukającym, przybliżającym się. To, co nawet dzisiaj śpiewaliśmy, w Jego kierunku idącym. Stwarzania warunków do tego, żeby można było takie rzeczy kultywować, przeżywać. Wiecie, w Warszawie to jest jeszcze trudniejsze niż w Węgorzewie, mam wrażenie. Chociaż każdy ma swoje Waterloo, podejrzewam. Węgorzewskie jest inne niż warszawskie, ale żebyśmy stwarzali sobie warunki do tego, żeby przeżywać, poznawać i doznawać Jego. Bo to, co doznasz z Nim, zostawia w Tobie taki pal. Wiecie, jak się buduje most, to się wbija takie pierwsze, ktoś może wie, ja nie wiem, jak to się nazywa. I on jest. Oczywiście woda może go wymyć, jeśli nie będziesz go wzmacniać. Ale to są przeżycia, których Ci nikt nie jest w stanie odebrać. Tak przynajmniej było w moim życiu. Ktokolwiek na ewangelizacji mówi Ci, Boga nie ma do mnie, ja mówię, nie, spotkałem się dzisiaj rano z Nim. I to jest coś, co w Tobie jest. To trzeba kultywować. Można zarosnąć. Mam takie słowo, przykozona łaska. Wszystko wokół nas przylepia się do nas i nie chcę mówić nam, że Bóg jest super wspaniały i Ty trzymaj się Jego. Ale mam, myślę, taką misję stwarzania, zabrzmiał strasznie buńczucznie, ale taką potrzebę stwarzania nam wierzącym, nam osobom szukającym warunków do tego, żeby przez uwielbienie zbliżać się do Niego. Czy ktoś, kto wczoraj był, czy coś przeżyliście? Nie mówię, że nie wiadomo. Agatka nawet trzeba świadectwo super powiedziała. Naprawdę. Mi to też pomaga. Mi to jest potrzebne, że jest okej. Okay, że to, co robię, ma sens. Ale niech to będzie małe, większe. Nie musimy, wiecie, znowu jest kłamstwo, że musimy nie wiadomo co przeżyć. Albo się z prorokującą siostrą porównać. Ja sobie wczoraj z Leszkiem rozmawiałem, że ja nie mam snów proroczych. Nie wiem, dla mnie wejście w ogóle w takie, że coś, jakieś słowo przeze mnie przepłynie. Wow, długa droga. Jestem 30 lat po oddaniu życiu Bogu życia. Nawet Bóg mnie ochrzcił językami w duchu takim sposobem, żebym sobie mógł, nie mógł go wymówić, żeby wytłumaczyć sobie, że go to jest jakieś ze mnie. Bóg wie, czego potrzebuje. Zawsze w moim życiu było szkiełko i oko, wiecie. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Wszystko. Z moim tatą sobie tak siedzieliśmy i takie, wiecie, filozofie. Gdzieś tam.
I dlatego nie możemy czerpać czy budować swojego wzrostu, swojego chrześcijaństwa na obrazie innych ludzi. Czasem nie jest łatwo, bo kościoły to promują wręcz. Natomiast Bogu, ja myślę, że powinnością, obowiązkiem nas, osób, które mają wpływ, zostałem po tej stronie z tym czymś, mają wpływ na innych, to jest ogromna odpowiedzialność też, jest spowodować, żebyśmy my byli przykładem, jak pisze Piotr, nie jako władający, ale jako przykład do naśladowania, ale uwaga, nie polegajcie na człowieku do końca, chyba że na Jacku. Ale żebyśmy my prowadzili osoby do Jezusa. Że Bóg nie ma wnuków. Bóg nie ma bratanków i siostrzenic. Żeby każda osoba jak najszybciej, żeby zaczęła przyjmować od Niego bezpośrednio. Taki, wiecie, zassała, jak ten komar. Po 5 razach to i zaczął, nie? Wydawało się, żeby zastała. I to widzisz w oczach człowieka, jak on przychodzi do ciebie i mówi, nie wiem, o czym rozmawiasz, a tydzień później przychodzi, spotkał się z nim. I to widzisz, że to było. Nie wiem, tak trochę płynę, ale jest okej, co mówię? Dajemy się oszukać w życiu, że coś do tego musimy dołożyć. Pomyślcie sobie, ile razy myśleliście, że to, co robicie, jest niewystarczające do tego, co chcecie osiągnąć dla Boga. Albo, że za mało. Nie podnosicie rąk, ale to... Nie chcę, żebyście podnosili rąk, nie. Że jest za mało. Taki mały kłamstewko w uchu, że muszę się bardziej postarać. Że dość... Okropne. Bo to nas męczy, to wysysa z nas energię. Wtedy mówię, usiądź i się opalaj. Aleluja, Jezu. Jezu, dziękuję Ci, Ojcze. Jezu, że jesteś wspaniałym Bogiem. Ja mam to w uwielbieniu. Ja nie wiem, co ja zagram. Zespoły czasami świrują ze mną, ale bo chcieli mieć listę taką do końca. Ale Bóg jest duchem. Ja mam ducha. Uczę się Jego. Każdego dnia. No, nie zawsze. Każdego. Przyznam się. Ale wybaczycie. On mi wybaczy. Chcę więcej. Nie tnę się dlatego, że nie zrobiłem tego 5 razy w tym tygodniu, a w tamtym zrobiłem 6. Natomiast moje serce szuka Cię w 6 właśnie, choć nie musi, bo Bóg nie zmusi Cię do szukania Jego. I nie będzie Cię karał za to, że nie szukasz. Trochę sam się karzesz, ale choć nie musi, ale chce. Bo poznałem Jego miłość, poznałem Jego łaskę. Nie? I kiedy ja mówię, nie napinaj się. Często też mówię na tych wieczorach zanurzenia, nie napinaj się, usiądź, wyluzuj. Bo jak przychodzimy na wieczór uwielbienia, kurczę, 2 godziny, co ja tam będę robił, nie? Mózg lata między ściankami, szaleje. Ale Bóg jest duchem, a my mamy w sobie ducha. I Bóg jak się komunikuje z naszym duchem? Przez ducha, nie przez komplikator. Ale my, przyzwyczajeni do takiego fizycznego oglądu, chcemy to wszystko zrozumieć, pojąć, okiełznać, złapać. Dobre pytanie. Spróbujcie swoim umysłem ogarnąć, jaki jest kosmos duży. Chyba Ty tylko potrafisz, lecz nie? Jaki jest kosmos duży? Dajecie radę? A Bóg jest jeszcze większy. Czujecie? To jest bardzo słabe narzędzie do przybliżania się do Niego. Do ogarniania. Oczywiście przemieniamy nasz umysł przez słowo, żeby wiedzieć, jak się rzeczy mają, jaka jest rzeczywistość, jakie są prawa, jaki On jest, poznajemy Jego, poznajemy siebie. Ale kiedy przychodzimy do Niego, ja mówię często, przychodzimy i pijemy, to znowu takie super symboliczne hasło, pij, ale jak? Wiecie, ja zawsze lubiłem rozumieć, co po czym zrobić, metodycznie, nie, że Bóg Ci objawi. Ale kiedy my przychodzimy do Niego i zaczynamy wystawiać się na Niego, to po prostu mamy czekać na Pana, wyluzować, być przed Nim. W takim sensie, że możemy Go uwielbiać. Możemy mówić do Niego delikatnie, możemy na językach się modlić. I po prostu On przychodzi. Bo On to obiecał. I te 2 godziny w pewnym momencie... A nawet jeśli się
Wczoraj z Moniką rozmawiałem, wam powiem to. Dziecko do mnie przychodziło i mnie co chwilę wybijało z tego. Ale co z tego? Wracasz od razu z powrotem, jak dziecko już dostanie tam. Mamo, mogę zagrać, tak? No to obejrzeć. My mamy dawać Bogu się zmieniać. Poprzez, znowu powiem, wystawianie się na Niego. Jak ten słonecznik. To słonecznik tak ma, że on za słońcem idzie, jego główka. Usiądź i odpocznij w Panu. Usiądź i zachwycaj się Nim. Usiądź i rozkoszuj się Nim. I nie dlatego, że jesteś zajefajna, a nie dlatego, że jesteś do niczego. To w ogóle nie ma znaczenia. On na to w ogóle nie patrzy. Co zrobiłeś, czy nie zrobiłaś w swoim życiu złego, czy dobrego. On chce, żebyś rozpoznawała Jego, jakim On jest. Jezus powiedział do swoich uczniów, że widzieliście, pytali się Go, pokaż nam Ojca. Patrzycie na mnie i jeszcze Ojca nie widzieliście. Pełen akceptacji. Jaki jest Duch Święty? Czytamy o darach Ducha Świętego. Jaka jest miłość? Czytamy o miłości. Nie zazdrości, nie szuka swego. Daje. Moment, w którym my zaczynamy czerpać z tego naszego wystawiania się na Boga, z tego przebywania z Nim, czy odczuwamy tą zmianę, to właśnie na przykład na takim wieczorze zanurzenia, takie małe lokowanie produktu, na takim małym wieczorze zanurzenia, uwielbienia, poczułeś coś, co się zmieniło. Mówisz, Boże, to chyba jest prawda. Zaczyna ci się w głowie otwierać taka mała szczelinka. Ja nie mówię, że to furtka. A może to jest właśnie tak. Bo co? Bo owoce tego są dobre. Czy ktoś po wczorajszym spotkaniu czuł się zestresowany, napięty, wkurzony? Ryzykowałem mówiąc to, wiem. Ale nie, bo taki jest Pan. Przychodzi z odpocznieniem, przychodzi z odpocznieniem, przychodzi Bóg z napełnieniem, z miłością. Taki jest Bóg. I takim chce, żebyśmy Go widzieli. Bóg nas każe. Wychowuje. Bo widzi dalej, widzi więcej. Bóg chce, żebyśmy przychodzili i poddawali się przemianie. To jest tak, że to my oddajemy rzeczy Jemu. To jest tak, że Boże, zmieniaj mnie. Chcę tego, bo znam Ciebie i chcę poznawać. Jeśli widzę, że coś mi przeszkadza, to przychodzę do Ciebie. Żebyś Ty się tym zajął. Ale sam się nie naprawiał. To zawsze kończy się porażką. Nie wiem, czy mocne herezje mówię, czy to już nie odpowiada w doktrynie. Po prostu nie. Okej, po prostu jedź. Się wykasuje. Ja teraz mówię o sobie, że tak odkrywam to, że szukam takich możliwości, okazji stwarzania nam, szukającym Boga, właśnie dobrego szukać. Teraz będę organizował taki wyjazd, mam to mocno w sercu. Jeszcze nie mam dokładnie terminu, miejsca, ale żeby zabrać kilku wierzących ze sobą i zamknąć się w jakimś miejscu. Taki formacyjny wyjazd. Zamykamy komórki. Jacek wczoraj było odważny, byłeś powiedziała, żeby wyłączyć komórki. Super. Zamykamy komórki, odcinamy się, oddzielamy się dla Niego. Bóg nie będzie nas gwałcił. To wiecie, znacie. On czeka na tę małą decyzję, że oddzielam się dla Ciebie. Wiecie, ja powiem osobiście, bo to ja i mogę to powiedzieć. Ile razy próbuje mnie myśl okłamać, że w tym tygodniu to słabo żyłeś, więc a teraz musisz wyjść i coś powiedzieć. Ale to nie zależy ode mnie. Oczywiście nie możemy pod pozorem wolności pobłażać grzechowi i tak dalej, bo to nas po prostu odciągnie nasze serce od Niego. Ale zrozumienie tego powoduje we mnie euforię radości, miłości i wdzięczności do Niego, bo On zawsze jest wierny. I wczorajszy wieczór był dla mnie ogromnym przeżyciem. Ogromnym. Ja wyszedłem jeszcze taki rozwalony z tego uwielbienia, nie kończę. I mówię, Boże, jak siadałem tam, jak jechałem, to mówię, wiecie, to jest kłamstwo, bo patrzę na siebie, z czego gadam, a ja nie daję z siebie. I oczywiście jestem już na takim etapie, że to myślą, zwyciężasz i mówię, nie, dzięki Ci, że Ty jesteś, że to nie ze mnie. To jest najbezpieczniejszy moment. I On przyszedł. I On był wierny, bo jest wierny zawsze.
Tylko bylebyśmy się nie dali oszukać. Amen? Wierzycie coś z tego? Nie wiem, to taka dziwna godzina pokazuje. Nie widzę, tutaj jest. Ile to mam jeszcze? Okej, nie wiem, o której zacząłem. Słuchajcie, jeszcze raz wrócę, bo mnie ciągnie. Jeszcze raz wrócę do tego, że to nie my się zmieniamy, tylko On nas zmienia. A my mamy wyluzować i się dać zmieniać. Nie znaczy, że mamy zacząć oglądać seriale i wszystko, nic nie robić. Nie, właśnie chodzi o to, że my nie jesteśmy odpowiedzialni za zmianę. My mamy narzędzia, mamy drogę, mamy manual, mamy instrukcję do tego, jak być zmienianym przez Niego. Po prostu ją stosujmy. Po prostu ją stosujmy. Wykorzystuj okazję każdą do tego, żeby móc się oddzielić dla Niego. Po całym dniu czasem wsiadam do auta i tylko wystarczy, że pomyślę sobie o Nim. I jest zadziwiające dla mnie, że On jest tak wierny. Ja mi się płakać wtedy chcę. Że mówię, przecież ja niczym nie... No właśnie, nie zasłużyłem. No właśnie. A On jest. I to mnie zaskakuje za każdym razem. Bo próby są ataku na moją głowę, że to ja, nie wiem, w tym tygodniu dałem ciało. I On jest. Czasem jakieś 2 tygodnie temu, jakaś presja na mnie, jakiś element, coś musiałem szybko zrobić. I tuż przed jakby tą rzeczą, przed spotkaniem dość ważnym, idę sobie chodnikiem, ulicą i nagle przychodzi Boże odpocznienie, Boża radość, Boże spełnienie. I te wszystkie inne rzeczy nagle stają się zupełnie w ogóle tak blade i poszło dobrze. Oczywiście w głowie mamy, różni mają szeroką autostradę, jak będzie źle, albo coś się nie uda. Próbowało mnie to złapać, a Bóg potwierdził fizycznie na mnie swoją miłość. Potrzebowałem tego, ale On to zrobił sam. Nawet się nie modliłem. Nawet głupio było mi się trochę może modlić, bo się długo nie modliłem. Ale czujecie, jakie to jest głupie, że mi było głupio? Kto ma dzieci? Kto ma dzieci? Czy wychowywalibyście tak dzieci, że nie przychodziłeś do mnie 3 razy dzisiaj, czy przez te ostatnie dni nie powiedziałeś, tatusiu, kocham cię, mamusiu, lubię cię, albo kocham, no to teraz musisz poczekać, musisz odrobić trochę, żebym cię mógł był przyjąć. Nie, to my czekamy jako rodzice na to, żeby ono przyszło. Moja córka teraz wyszła z domu, syn wcześniej. Przeżywam. Ale jest lepiej, bo jak wyszła, to teraz mówi, może przyjdę do was na obiad, co jest częściej, jak mieszkała u nas. Ostatnio mnie zaskoczyła, nie wiedziałem, co chodzi, że mówię, na wczasy może pojedziemy razem. Jak słucha, to sobie. Ja mówię, cudownie, bo ja czekam na to, nie? Kiedyś na uwielbieniu przyszła nam taka pieśń. I ja jak jestem zanurzony w uwielbieniu, to po prostu ja nie blokuję tego, co przychodzi. Wierząc, że to nie są ultraherezje. No, ale oczywiście mamy podstawę słowa i tak dalej, znaczy jestem z Nim na co dzień. Zbuduję ten fundament w moim życiu, ale przyszła taka pieśń, że zachwycam się Tobą. Zawsze my zachwycamy się Nim. To jest takie bezpieczniejsze, nie? A ktoś odważy się pomyśleć o sobie, odważycie się pomyśleć o sobie, że Jezus mówi, Bóg mówi, że zachwyca się Tobą w tym wszystkim, co masz. Kim jesteś? Przyjmij tą myśl. I wtedy przyszedł mi też obraz taki, jak właśnie takie małe dziecko z tyłu tam, takie niemowlę, urodziło się i rodzice wchodzą, śpi w pokoju, wiecie, w tym takim dobrze, tatuś pomalował, tam kołyseczka, tam wszystkie zabawki, dziadków naciągnęliśmy na wózek, był konkurs wśród dziadków, to większe koła w wózku załatwi, nie? Zawsze polecam, jak jest, rodzi się, to tam dziadków trzeba wystawić trochę na takie rywalizacje na prezenty. Ponoć się zmienia. Ja czekam, żeby się dowiedzieć. Natomiast zaglądamy, ono śpi. Uśpiliśmy. Ale, nie wiem, przyszli dziadkowie. Jest. Powiedzmy, moja córka Emilka. Jest Emilka? Śpi. Mogę zobaczyć? Dobrze. I tak po cichutku otwieramy te drzwi. Zaglądamy i co? O, jak cudownie wygląda, jak śpi. Kwiatuszek. Co, zachwycamy się nie, dzieckiem. I Bóg w taki sam sposób zachwyca się nam. Niech to kurde dotrze do nas. Popatrzcie, jak pomyślimy, że On się, jak przyjmiemy, jak odważymy się wierzyć w to, że On zachwyca się nami,
odważymy się uwierzyć w to. Specjalnie to mówię, że On zachwyca się nami, nasze nastawienie się zmienia. Nasza miłość zaczyna się rodzić do Niego. Nasza miłość jest responsywną miłością, tą, która reaguje na Jego, na rozpoznanie Jego miłości. Ja chyba do końca życia nie przestanę to mówić. Na rozpoznanie Jego miłości. I co? I łatwiej nam biec do Niego, chętniej chwytamy za Słowo, chętniej może odważymy się powiedzieć: Jezu, kocham Cię, nie czując się jak kłamca, zdrajca. Nie? On zachwyca się nami. Więc ja myślę, że naszym wyzwaniem, zadaniem życiowym jest rozpoznawanie Jego miłości w swoim życiu na co dzień. Coraz więcej i więcej. Po to, żeby być efektywnym dla Niego, ale nie dlatego, że chcemy się Mu przypodobać, kurczę. Będę pracował dla Niego, bo chcę Mu się przypodobać. Bo kocham Go. Wczoraj dzwoniłem do mego taty, on ma 77 lat, całe życie uwielbiał jeździć na ryby. Ja sobie wpadła w moje... Rzadko niestety bywam. W innym mieście mieszka. I taka myśl wpadła do mojego serca, do głowy. Zadzwonię do niego i powiem: tatko, pojedziemy na ryby razem. Zawsze to uwielbiał. Po prostu, bo go kocham. Tak chcę. On mi wyraża miłość w taki sposób, że mówi: co zjecie, co wam zrobić, jak przyjedziecie. Nie? Taki prawdziwy mężczyzna, wiecie, nie mówi o uczuciach. Ale objawia, jest cudowny. Mnie wzrusza, naprawdę. Ja dłużej jestem ojcem, tym on mnie bardziej wzrusza. I ja tak właśnie w porywie swojego, tego mówię: tato, to przyjedziemy. No, dziewczyny zostaną, czyli mama i moja żona, a my sobie na rybki pojedziemy, żeby on miał tą przyjemność. Nie, żeby mu się przypodobać, po prostu go kocham. I nasz kochany tata jest taki sam. Jak rozpoznajemy, naszą misją życiową jest rozpoznawanie naszej miłości. Miłość to podstawa. Kurczę, znowu skończyłem na miłości. Miłość to podstawa. To nie przedszkole. To jest to, czego wszyscy szukamy i cały świat szuka. I nigdy mało. Bo przyjdą chwile, będzie przychodziły momenty, w których będzie wyzwanie, będzie atak na tą miłość, na rozpoznanie Bożej miłości w naszym życiu. Będzie atak. Będą przychodziły kłamstwa, które powiedzą: nie, Bóg Cię nie kocha, popatrz. Bo chodzi diabeł wokół jak lew, patrzy, kogo pożreć. I co jest jego narzędziem? Kłamstwo. Więc jeśli my nie odświeżamy się w Jego miłości, nie odświeżamy się w rozpoznawaniu Jego miłości do nas, to łatwiej nas będzie oszukać. Łatwiej będzie nas zwieść. Więc po to my jesteśmy ze sobą razem tutaj w Kościele. Po to jest Kościół, ciało Jezusa. Dlatego żebyśmy my sobie mówili o miłości Bożej w naszym życiu. Bo co? Bo to powoduje, że w każdym z nas, że zachęcamy się nawzajem, że chcesz wrócić do domu i może spróbuję jeszcze raz. Nie? Co się dzieje w waszych sercach, jak teraz mówię o Bożej miłości? Chcemy je zaznać głębiej, więcej. Nie? Jezu, kocham Cię. Jezu, wielbię Cię. Nie? Jesteś wszystkim dla mnie. Chcę wrócić do domu i poznawać Go takim, jak ten dziwny gość z Warszawy mówił. I to jest nieustanna misja nasza. I zresztą cały świat takich nas oczekuje, żebyśmy miłość dawali, kiedy dawali innym. Nie przekonamy ich naszym bogactwem, naszą elokwencją, no chociaż naszą elokwencją i różnymi. Oni to mają. Świat żyje lepiej niż Kościół, jeśli chodzi o takie duszewne, życiowe często rzeczy. Ale nadzieja, miłość, spełnienie, odpocznienie. W miłości nie ma strachu. Miłość daje nam dystans. Miłość zabezpiecza nas przed zranieniem, napełnieni Jego miłością. Nie musimy kochać ludzi. Specjalnie to mówię, wiem, że to jest... Po prostu jemy. Bo będziemy ich kochać. A ich niewdzięczność nie będzie nas dotykała. Nie będziemy potrzebowali od nich, żeby nas kochali.
Oczywiście fajnie jest być kochanym. Zawodowo. Ale to nie może być źródło twojej tożsamości, źródło tego, kim jesteś. I myślę, że każdy z nas ma swoje punkty, w których upada, albo których jeszcze nie jest przerobiony Bożą miłością. Natomiast chodzi o to, żebyśmy dochodzili do... Albo inaczej, pomyślcie sobie o Jezusie, którym miłość doszła do doskonałości. Jakby Jezus na tym krzyżu wisząc powiedział: o, są niewdzięczni, opuścili mnie, schodzę z krzyża. Jezus nas kochał do końca. Kiedy my odkrywamy Jego miłość, jesteśmy nieunapełniani. Możemy odważnie dawać miłość innym, nie będąc zranionym, że ktoś tego na przykład nie przyjął. Nie będąc zawiedzionym. To wtedy patrz, wiecie, wracaj do Jezusa i napełnia się jeszcze raz Jego miłością. I zakończę tym, co miałem mówić. Jeden werset mam, tylko jedno stwierdzenie. Stąd. Zaczynaj zawsze od Niego, a nie od siebie. Zaczynaj zawsze od Niego, a nie od siebie. We wszystkim. W patrzeniu na rzeczy, w patrzeniu na siebie przede wszystkim. Każdego dnia. Tego, co w górze, szukajcie, nie tego, co na dole. Ja to mówię, Leszek, no i chyba to już zakończę.